Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 15 i zapraszam na kolejny odcinek. Pomału w naszej grze rysuje się taki obraz po zbiorach, bo ostatnio zbieraliśmy buraki, to były ostatnie zbiory na naszym gospodarstwie w tym sezonie, no bo wszystkie jęczmienie, pszenice, rzepaki, kukurydzy już wcześniej zebraliśmy. Zostały nam wtedy tylko te buraki, buraki już zebrane, także wszystkie zbiory mamy za sobą. Teraz pora na takie prace pożniwne, pozbiorowe. I w dzisiejszym odcinku, jak już było wspomniane poprzednio, zaczniemy od zbioru słomy. Ja z początku tą słomę miałem belować, znaczy nie tyle belować, miałem ją w sumie kostkować bardziej. Ale jak ja się przeniosę, o dobra, tego od razu odpalamy, pracownika. Jak ja się przeniosę tutaj w okolice mojego pastwiska dla krów, całej zagrody i tak dalej, no to już tam w tle widzicie, ile ja tych kostek mam. I teraz tak, problemem nie jest samo kostkowanie i zbieranie tych kostek z pola, tylko problemem jest to, że później, żeby taką kostką wyścielać krowom w stodole, no to potrzeba też tą rozdrabniarkę. To zajmuje kupę czasu, ładowanie po jednej czy po dwie kostki do tej rozdrabniarki. Ta rozdrabniarka też chwilę musi popracować, żeby tą kostkę rozdrobnić, więc moim zdaniem przy takich jeszcze zapasach tych kostek nie ma sensu dalej tego kostkować. I zaczniemy sobie od tego, że weźmiemy tak, przyczepę samozbierającą. A przyczepa samozbierająca to jest chyba ta Strautmana. I po prostu do tej przyczepy samozbierającej będziemy sobie tą słomę zbierać. Wtedy będziemy w ten sposób wyścielać tam krową. No i zobaczymy, jak nam cała słoma wejdzie, to nawet będzie dobrze. I jak nie, no to resztę rzeczywiście skostkujemy i zwieziemy tam, żeby te zapasy jeszcze powiększyć. No ale mówię, tego to nawet i bym chciał, powiem wam, uniknąć. No bo ja mam zdecydowanie już wystarczającą ilość tych kostek. I jak nie będę musiał, no to jednak ich nie będę kostkował. Przyczepa samozbierająca podpięta i możemy już jechać i zbierać tą słomę. Ja jej tutaj za dużo nie zostawiłem. Na całe szczęście się teraz okazuje. I mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku nam się to spokojnie uda wszystko zebrać. Wywieźć tam do krów. No i ewentualnie jeszcze później jakieś prace polowe, czy jakieś inne prace porobić. Chociaż w sumie tutaj już później tylko nam zostaje tak naprawdę rozpoczęcie orki. Ten pracownik już sobie tutaj będzie to pole kończył. To duże 17, 18, 15, 16. My wtedy zajęlibyśmy się orką na polu numer 13, a później na polu numer 19 i 20. Co będzie dalej, to jeszcze się okaże. To znaczy, no są plany, żeby po prostu jakimś agregatem jechać tę resztę pól, gdzie była pszenica, jęczmień. Ale czy mi się będzie chciało i czy to tak naprawdę ma sens, no to się właśnie będę musiał zastanowić. Opuszczamy ładowacz, włączamy przyczepę. No i możemy sobie pomalutku zbierać. Oczywiście ja wiem, no tak słomy się powinno nie zbierać. I tak na pewno się nie ścieli krową tej słomy. No ale ja tu idę zdecydowanie na łatwiznę. No i tak to będzie u mnie niestety wyglądać. Może niektórym się to nie będzie podobać. No ale taka decyzja już została podjęta. I tak ja to zrobię. No zdecydowanie szybszy sposób. No a co za tym idzie, jak gdyby w tej grze i w tych nagrywkach moich bardziej dla mnie praktyczny. Dlatego tutaj już nie ma odwołania, zaczęliśmy. Zobaczymy, ile tej słomy nam się uda zebrać. No bo niby jej tak dużo nie zostawiłem, ale tu i tak może naprawdę tego wyjść sporo. A ja nie wiem, ile tam w sumie mam miejsca w tej stodole, żeby jeszcze im tam wyścielić. Tutaj chyba sobie będę musiał jednak trochę przyspieszyć. Zobaczymy, z jaką on maksymalną prędkością pojedzie. Ustawimy mu tempomat na 25.
albo i nawet na 30, bo on widzę, że z prędkością 25 maksymalną może tą słomę zbierać. To żeby tutaj nie tracić czasu zbędnego, no to jedziemy maksymalną prędkością. No te krowy i tak tam jeszcze mają sporo tej słomy. Bo jak sobie spojrzymy pod I, no to tutaj mamy, że słoma 461 tysięcy litrów. No i tak naprawdę też do końca nie wiem, ile mi wejdzie tej słomy. Ale problemu większego też nie ma, bo w razie czego to ją się po prostu zakultywatoruje albo zaora. No jak przejedziemy jakąś maszyną, jakimś sprzętem, to ona po prostu nam zniknie z pola i też nam tutaj zalegać nie będzie. No i w sumie dobry sposób, że taka możliwość chociaż jest w farmingu. Czyli, że możemy sobie przyczepą samozbierającą słomę zbierać, no bo raczej taka praktyka jest w ogóle niestosowana w takim normalnym rolnictwie. No i nawet nie wiem, czy w sumie słomę dałoby radę zebrać taką przyczepą samozbierającą. Chociaż jak siano się da, to i może słomę by się dało. Chociaż w sumie też nie wiem, czy siano się da, no bo oni raczej trawę zbierają. Aha, teraz już mamy 100%. No to tak, tutaj wam nie powiem dokładnie, jak to wygląda. Wiem na pewno, że takich praktyk się nie stosuje, no a jeśli ktoś stosuje, no to jest taki jak gdyby nowicjusz w tym. Nie dość, że nowicjusz, no to jeszcze można powiedzieć taki, jak to się mówi, no że po prostu jak gdyby sprawdza takie nowe rozwiązania właśnie niestosowane do tej pory. Ale mówię, nie wiem, czy tak by dało radę w ogóle zebrać. Raczej w większości przypadków w Polsce, z tego co ja zauważyłem, no to stosuje się belarki, te, które później tworzą okrągłe bele. Raczej rzadko są spotykane kostki, przynajmniej tutaj u mnie w okolicy. No ale w farmingu znowu jest o tyle prościej, że kostki możemy zebrać tą przyczepą samozbierającą do kostek. Natomiast bele, no to trzeba by było ładowaczem ładować na przyczepę. Nie dość, że na to dużo czasu schodzi, no to jeszcze później te bele potrafią się krzywo układać, a co za tym idzie przy transporcie spadać, no i to dodatkowe jak gdyby problemy stwarza. Od 17 albo od 19 albo i nawet od 15, ale od 15 chyba nie. No jest później jakaś przyczepa, że można i bele zbierać, ale ta przyczepa jest po pierwsze mała, chociaż tam już później chyba w 17 czy w 19 doszedł jakiś dodatek Anderson, że ta przyczepa tam była już zdecydowanie większa. No ale w tych wcześniejszych farmingach ta przyczepa po pierwsze była mała, no więc to też nie było jakieś do końca praktyczne rozwiązanie. No tutaj już mamy opcję, że możemy rozładować to. Możemy jeszcze troszkę podjechać, ale nie za dużo, bo teraz tam właśnie ta klapa jak gdyby przywali w dach. No i co? No i to słoma nam się zapełnia. Ciekawe jaki tu będzie maksymalny poziom. W razie czego część sobie też zostawimy na tej przyczepie, zaparkujemy tą przyczepę gdzieś tutaj, po prostu jak będzie możliwość dosypania, no to jeszcze całą przyczepę spróbujemy opróżnić. No pierwszy transport wszedł bez problemu. No to jedziemy po kolejny. A no, a później właśnie ja cały czas zapominam, bo ja cały czas mówię orka, a przecież przed orką to co najmniej by trzeba było obornik wywieźć. Ten płynny to jeszcze można ewentualnie w późniejszym okresie,
No ale ten zwykły obornik, tak zwany gnój, no to jednak by się przydało najpierw wywieźć, a później zaorać. No to jednak dobrze, że ja tam właśnie się kręcę w okolicach tych krów, to wtedy zawsze mi w uko wpadnie ten obornik i zawsze sobie o tym przypominam. No to następną pracą to będzie jednak wywózka tego obornika. Czy to płynnego, czy w pierwszej kolejności raczej tego zwykłego. Bo teraz jak na przykład tu mam pole numer 14-15 zaorane, to myślę, że tam bez problemu można by było tą gnojówkę wywieźć. To jest jednak płynne, to i tak wsiąknie w glebę i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast tym zwykłym obornikiem, no to przynajmniej by się to przydało przeorać. No w sumie jak teraz patrzę, to trochę chyba jednak za dużo tej słomy zostawiłem. Aha, dobra. Bo ja już włączyłem przyczepę, myślałem, że odtąd zaczniemy, ale jeszcze tutaj trzeba dokończyć. A pracownik jak pracuje, pracuje. Trzeba od czasu do czasu na niego spoglądać, żeby gdzieś tam nie było jakiegoś problemu jak kiedyś, że on się w połowie odcinka zatrzymał. No i trochę czasu niestety straciliśmy. A najwyżej jak się już nam ta słoma rzeczywiście nie zmieści, no to zrobimy taki myk, że resztę słomy rzeczywiście pokostkujemy, ale wywieziemy ją na biogazownię i będziemy jej najwyżej używać do robienia paszy mieszanej. Bo ja teraz jak wiecie to daję jedną kostkę siana, później wszystko wypełniam kiszonką, no i z tego pasza mieszana powstaje. Ale można dać jedną kostkę słomy, jedną kostkę siana i resztę wypełnić kiszonką i tak samo powstanie pasza mieszana. Więc żeby w jakiś sposób zużyć te kostki i słomy, no to trzeba będzie właśnie je wykorzystać do paszy mieszanej. No bo te niby co stoją tam przy tej stodole, no to można założyć, że one będą koniec końców użyte do wyścielania. W co oczywiście wątpię. No ale po prostu też, żeby było łatwiej z nich korzystać, no to trzeba by było je przewieźć na biogazownię. No bo nie będę za każdym razem przecież jeździł tam i wrzucał po jednej kostce do paszowozu, żeby później się wrócić na biogazownię i resztę doładować materiałów. Chociaż ja robiłem to już tak dawno, że w sumie nie pamiętam z jakiej ja właśnie przyczyny ustawiłem te wszystkie kostki słomy tam koło tej stodoły. Czy żeby zaoszczędzić miejsce na biogazowni na siano, czy właśnie z myślą o tym, że ja tu w końcu będę wyścielać przez rozdrabniacz do kostek? Nie mam pojęcia. Tutaj co prawda pole zaorane, ale my to wykorzystujemy jeszcze jako drogę. Póki nie ma nic zasiane, to można jeździć. Gorzej będzie, jak już coś tutaj rzeczywiście zacznie rosnąć. No to wtedy trzeba będzie już jeździć naokoło. No i dobra, drugi transport. Zobaczymy, czy drugi transport też nam wejdzie.
i rozładunek. Dwa transporty na razie weszły bez problemu. Słomy już mamy 561 tysięcy litrów. Na godzinę, chociaż tyle, że ten traktor szybko jeździ. To mało czasu przynajmniej schodzi na ten transport. No i wjeżdżamy za ten pokos słomy. Tu już możemy sobie przygotować, czyli opuszczamy, jak to fachowo się nazywa? Ładowacz, no tak. I włączamy przyczepę i możemy kolejny urobek zbierać. Chociaż w sumie tak teraz sobie pomyślałem, że na YouTubie są filmiki, na przykład jak za kombajnem się ciągnie prasa do kostkowania i od razu kombajn kosi, robi pokos słomy i zaraz za sobą robi kostki z tej słomy, więc jakieś tam nowatorskie rozwiązania niektórzy stosują. Także nie jest powiedziane, że ktoś akurat nie wpadł na pomysł, żeby przyczepą samozbierającą zbierać, tylko mówię, no nie wiadomo, czy to się da. Bo w 19 z kolei, jak sobie grałem, to tam na 100% dawałem jedną kostkę słomy, jedną kostkę siana i dopiero wtedy wypełniałem kiszonką. Tam co prawda miałem lekkie niedobory siana zawsze, bo jakiejś takiej dużej, konkretnej łąki sobie nie zostawiłem. Jak na jakimś mniejszym polu tą łąkę zasiałem, no i później ewentualnie musiałem się posiłkować jakimiś takimi pasami zieleni, które kosiłem w kółko. Ale tam miałem 2000 krów. To spożycie tych krów, nie wiem, ale wydaje mi się, że było większe niż w 15. W sensie, no nie całego stada, jak gdyby pojedynczej krowy. No bo to, że 2000 krów zje więcej jedzenia niż 1000, to jest oczywiste, ale chyba pojedynczej krowy też była konsumpcja większa. No i tam to ja miałem spore problemy, żeby się szybko wyrobić. Tam nawet były momenty, że mi kiszonki brakowało i musiałem ją ze sklepu dokupywać w tych takich belach. No i może z tego względu ja tam właśnie, żeby zaoszczędzić trochę kiszonki, to wypełniałem to słomą. No co jak gdyby powinno być, że ta pasza mieszana, no to już ona nie powinna się tworzyć tylko i wyłącznie jak wrzucimy siano i kiszonkę, ale też tej słomy powinniśmy tam dodać jednak. W tym nowym farmingu już jest fajnie, bo tam jeszcze trzeba jakieś dodatkowe substancje dodawać do paszy mieszanej. To znaczy one działają na zasadzie, że jak mamy ten robot karmiący, to tam kupujemy paletę w sklepie.
jakichś tam dodatków typu, nie wiem, białko, pewnie coś tego typu. Stawiamy sobie tą paletę w odpowiednim miejscu i po prostu ten robot karmiący jak gdyby pobiera też te dodatkowe składniki z tej palety i wtedy już naprawdę taką solidną paszę mieszaną nam tworzy. Ale już kiedyś wam wspominałem, ten robot karmiący w 22 to jest naprawdę no, genialny pomysł. Tutaj w 15 on by mi nie był potrzebny jeszcze przy tej ilości krów, ale tak jak ja robiłem w 19 to tamto on by mi odjął tyle roboty, że głowa mała. No tutaj przy krowach też by było dużo roboty, tylko że ja kiedyś swego czasu po prostu tyle tej paszy mieszanej narobiłem, że na razie naprawdę będziemy mieć spokój na długie, długie godziny. Trochę może błąd zrobiłem, bo to też powinno się jednak z odcinka na odcinek tej paszy robić. Albo przynajmniej niech mija te 24 godziny w grze i w realu. Ale najwyżej kiedyś się może dokupi jeszcze 1000 krów i wtedy one będą szybciej to zjadać. No i tak, już teraz tutaj mamy jak gdyby pełną tą stodołę. Słomy weszło 600 tysięcy litrów. Na tej przyczepie zostało jeszcze 20%, dlatego tak jak mówiłem, ja sobie tą przyczepę samozbierającą jakoś tutaj postaram się odstawić, żeby ona po pierwsze nie kolidowała ani tutaj z tą ścieżką, ani żeby tutaj nie przeszkadzała ewentualnie nawracać jakimś pracownikom czy mi. Ona tu jak będzie stała, ona sobie myślę, że przeszkadzać nie będzie. No i dobra, to wiecie co, rzeczywiście skostkujemy tą resztę słomy. Za dużo jej zostało, żeby ją zostawić. A że przyszedł mi do głowy ten pomysł, że będziemy jej używać do paszy mieszanej też, no to tak zrobimy. Tylko teraz tak, musimy jechać na gospodarkę, znaleźć w ogóle tą prasę. No i zacząć pracę i kostkować tą słomę. A prasę ja najprawdopodobniej mam gdzieś tutaj schowaną. No tak. Podpinamy. Tylko ja tu mam jeszcze, widzę, siano. Czyli jedna kostka mi siana wyjdzie, ale dobra, to też nie ma problemu. Ja tylko chcę sprawdzić w sklepie technologia Bell. I teraz tak, właśnie ta pomaga w zbieraniu Bell i ona robi Belle okrągłe, ta kwadratowe. I chcę to sprawdzić z tego względu, że właśnie kiedyś się pytałem znajomego, dlaczego wszyscy właśnie tutaj u mnie w okolicy, a przypuszczam, że też i w Polsce, no robią te Belle okrągłe. Przecież to i dłużej trzeba zbierać, i jest jak gdyby trudniej to zbierać i tak dalej. No i on właśnie powiedział, że ta prasa rolująca jest zdecydowanie tańsza, co by też potwierdzała gra, no bo to mamy za 58 tysięcy, tą za 128. Czemu tak jest, to ja w sumie nie wiem. Czy tu jest jakaś technologia, która wymaga jakichś takich dziwnych rozwiązań? No ale 70 tysięcy różnicy na belarce, no to naprawdę to jest spory wydatek. No ja ze względów praktycznych robię tylko i wyłącznie kostki, ale to mnie już wtedy zaciekawiło, no i jak gdyby teraz się tylko potwierdziło. Znaczy powiem wam, że jak oni akurat z pola zbierają te belki, no to belki, bele, słomy, to tam jakoś się nie wydaje, żeby im to jakoś trudno szło i dużo czasu na to schodziło. Przecież czasami są takie te piramidy z tych bel ułożone.
chyba na 6 nawet w górę, bo to zaczynają od 6, później 5, 4, 3, 2, 1. No i tak czasami jak się przyglądam takim pracom, no to im to dosyć sprawnie idzie, więc może z tego względu. A z kolei opuszczamy ładowacz i włączamy prasę. A z kolei to powiem Wam szczerze, że znowu właśnie do tej prasy kostkującej, tą przyczepę samozbierającą, która sama zbiera belki, no to ja też nigdy chyba w Polsce jeszcze nie widziałem, żeby ktoś z takiego sprzętu korzystał. Teraz jedyny plus jest taki, że nam się ta kostka siana zamieniła jednak na kostkę słomy. Także chociaż tyle, chociaż mówię, no to też nie byłoby jakiegoś większego problemu. Ale te kostki tu szybko idą. Znowu byśmy musieli trochę sobie podprostować. No i tak to wygląda, ale 25 na godzinę to naprawdę zasuwa nieźle. Tutaj się bałem, że nie wezmę naraz tej słomy, ale widzę, że zbierało, ale mimo wszystko cofnę, bardziej to wyśrodkuję. Najbardziej to właśnie nie lubię, jak mi na nawrotach ta kostka wypada, bo to wtedy jeszcze ją dodatkowo obkręca i jest problem później przy zbieraniu. Tą w ogóle w sztorc postawiło. No i tą część pola mamy zrobioną. Tutaj teoretycznie niewiele zostało, bo tylko 6, nie 5 pasów, ale one są aż do końca tego pola numer 11. Także one są bardzo długie. Już 5 kostek z tego pasa.
10 kostek, to będzie z 11, może 12. Nie no, 12 już nie zrobię. 11 kostek z jednego takiego pokosu słomy. Także w sumie tego wszystkiego mam nawet ponad stan. No słomy i kiszonki na pewno, siana to tam może jeszcze jakoś mocno za dużo nie jest, ale na najbliższy czas to naprawdę tutaj się chyba nie musimy martwić o te zapasy. Teraz jest właśnie ten problem, czy tutaj tą łąkę na nowo siać, czy ona już nam będzie potrzebna w tym sezonie najbliższym. Mówiąc sezon, to ja cały czas jak gdyby myślę o po prostu tym kolejnym sezonie, że będziemy na nowo zasiewać, później czekać aż to podrośnie i zbierać zbiory. Później jeszcze jak dokładnie na biogazownię podjedziemy, to sobie dokładnie to przeliczymy i zobaczymy, bo może jednak się okazać, że jednak w tym następnym właśnie sezonie rolniczym, nazwijmy go tak, to jednak z tej łąki zrezygnujemy. Aha, widzicie, teraz co mi przyszło do głowy, że jak mamy już te wszystkie pola wykoszone, no to by można było zrobić podsumowanie, ile my tak naprawdę w końcu tych hektarów mamy na tym naszym gospodarstwie, no bo o to tak naprawdę chodziło, żeby po kolei wszystkie te pola spisywać, żeby później podsumować, jaki my mamy ogólny areał. No to dobra, już skostkuję to wszystko do końca, a później sobie to podliczymy. No bo o tym jak gdyby była mowa od początku, ja później o tym zapomniałem i dopiero sobie teraz o tym przypomniałem. A jak skończymy kostkować tą słomę, to trzeba będzie też jechać, widzę, traktor zatankować. Co prawda niby jeszcze 119 litrów jest, ale jak się później gdzieś w razie czego zagapimy, no to będziemy mieli problem. Jak pracownik już pomału się zbliża do końca tego pola. Jednego pracownika sobie jeszcze później zatrudnimy, żeby nam pomógł resztę tych kul doorać, bo samemu to tam byśmy nie dali rady, znaczy dać radę to dalibyśmy, ale za długo by nam to zeszło. Ale myślę, że jeden pracownik wystarczy, już na dwóch nie będziemy jechać. Na dwóch to byśmy jechali, jakbyśmy naprawdę wszystkie pola musieli zaorać.
A tak to my plus jeden, jeden nie zawodnik, tylko jeden pracownik, no to już nam wystarczy. No i powiem wam, że tych kostek trochę tutaj naprawdę powstało jeszcze. No ale jak to się mówi, od przybytku głowa nie boli. Lepiej nosić, jak się w razie czego prosić. I jeszcze tutaj nam zostaje ostatni przejazd. No i tu sobie jeszcze możemy zrobić rzut z boku na to całe pole, na nasz traktor, na naszą... Jak to się w sumie nazywa tak naprawdę? Tylko, że tu nie mamy takiej typowej nazwy. No tak, prasa. Prasa kostkująca. I słuchajcie, mamy to, słoma skostkowana. Teraz jak tak, podniesiemy sobie ładować, wyłączymy prasę, no to jest fajna ta opcja rozładuj prasę. Czyli naciskamy, o, jeszcze nam tam dwie kostki wyszły. Teraz już możemy tą prasę złożyć i jechać ją odstawić na gospodarkę. Rozbierania tutaj chwilę będzie. Ja się nie spodziewałem, że aż tyle tego wyjdzie. Myślę, będzie 6, 7, może 8 tych przyczep samozbierających. Czasowo jak my to stoimy, powiedzcie mi, 35 minut. Miejmy nadzieję, że się wyrobimy. I dobra, teraz podjedziemy sobie zatankować i w międzyczasie ja, jak będę się tankował, to zrobię właśnie szybkie te obliczenie wszystkich tych moich pól. Tylko tutaj było, tak, tu było R. Czyli tak, pole numer 3, no to było standardowe i to nam dało 4,5 hektara. Pole numer 7, 8, 9, 10, 11, 12 ostatecznie wyszło 64,53 hektara. Pole 1, 2, 4. No właśnie, czekajcie, 1, 2, 4, czy ja to mam spisane, czy ja sobie tego nie spisywałem już później. Nie, spisałem 19,22. Chyba dobrze to będzie. Pole numer 5, 1,15. Pole numer 6, 0,97. Dalej pole numer 13, 16,03. Pole numer 19 i 20.
tutaj sobie nie zapisałem z ostatniego odcinka, no ale dobra, już tam było naprawdę niedużo, damy 4,61, tyle ile według mapy pokazuje, no i pole numer 14, 15, 16, 17, 18 i 21. Największe pole u nas na gospodarce dało nam dodatkowo 66,31 hektara, a to wszystko nam daje, słuchajcie, 177,32. Plus minus tam jeszcze dojdzie to, co było z połączenia pól 19 i 20, ale tego sobie niestety nie zapisałem, czyli 177,32. A jak sobie teraz wejdziemy na mapę Westbridge Hills, to tutaj jest, że całkowity areał jak gdyby wynosi, tylko czekajcie, bo tu podsumowania wszystkich pól nie ma, musiałbym jak gdyby to ręcznie liczyć, a mi się nie chce. Może jakiś inny znajdę. ...156,03 hektara. No i wtedy łatwo możemy sobie obliczyć, że my na tym łączeniu pól zyskaliśmy 21,3 hektara. No to moim zdaniem jest w sumie dobry wynik. 20 hektarów, no to jest tak mniej więcej jak samo pole numer 9. Czyli takie dodatkowe pole jak gdyby zyskaliśmy. No i nic, tylko się w sumie cieszyć, bo tak naprawdę za darmożkę, nic nas to nie kosztowało, oprócz tego, że trochę czasu na łączenie tych pól, no i trochę paliwa, które zużyliśmy do orania tego. Ale tak poza tym, no to jesteśmy do przodu. Szkoda, że to w okolicach 200 hektarów nie wyszło, ale 200 hektarów to byśmy tutaj chyba nie uzyskali choćby nie wiem co. Byśmy musieli wtedy naprawdę dużo, dużo tych pasów zieleni poorać. No a wiecie, gospodarstwo już ponad 200 hektarów to naprawdę robiłoby wrażenie. Ok, podpinamy tą przyczepę. Technologia Bell. No właśnie, tu jest ten Ursus. W sumie to nawet i w 15 dodali tą przyczepę, tylko że tutaj możemy 8 bel tylko załadować. Natomiast do tej kostkującej wchodzi 16 kostek. Więc dla mnie rzeczywiście lepiej jest korzystać z tych kostek. No i dobrze, dajemy pozycję pracy. No i dobra, po kolei trzeba zbierać te kostki. Najpierw tutaj te padziochy. Te dwie pierwsze kostki to się zawsze fajnie zbiera. Później znowu trzeba czekać, aż one te kostki przepchną. Ale akurat czasami między jedną a drugą kostką jest taka duża odległość, że akurat ta maszyna sobie potrafi to postawić i nie ma problemu. Szybko się te kostki zbiera, bo tutaj jak gdyby nie mamy ograniczenia w prędkości. No jest ewentualnie tylko to ograniczenie, że jak się ta maszyna nie złoży, no to nam tej kostki nie zgarnie. Ale tak poza tym to można tak naprawdę jechać maksymalną prędkością. No i jedyne co tutaj będzie naszym problemem, no to po prostu transport tych kostek tam aż na biogazownię. No ale i tak w sumie bliżej. Bliżej to może by było tylko to pole 1, 2, 4. Ale czy ono znowu by było aż tak mocno bliżej, to też
nie jest powiedziane. 12 kostek już na pace, jeszcze 4 nam wejdą. Czyli akurat tą stronę będziemy mieć zebraną w sumie. Plus jeszcze jedną kostkę z tamtej strony. A tam będzie około 4 w sumie wtedy przyczepy, no to razem może i będzie tylko 5 przyczep. No i pozycja transportowa. Także czekajcie, czy tutaj byśmy mieli... No teoretycznie można jechać na tą następną drogę. Chociaż przypominam, ona też jest zaorana. Ale przynajmniej w jednym miejscu nie będziemy pola jak gdyby ugniatać. Od razu sobie zobaczymy, czy ten traktor, czy ten pracownik, który orał tutaj jakiś omijaków, jeszcze nie porobił. Jakieś tam takie malutkie, pojedyncze sztuki, ale to... To sobie już siewnik z tym poradzi. No i teraz jest pytanie, gdzie tą słomę postawić. Tak, żeby to było też łatwo brać. Czy my tutaj się zmieścimy? Rozładuj belę. O! Bo ja bym nie chciał ewentualnie, żebyśmy tutaj w coś zaryli. I sobie porozwalali jeszcze, nie daj Boże, te kostki siana. Tutaj nam te dwie przyczepy na pewno wejdą. No tak, tutaj się zmieścimy. O, chyba będzie idealnie. Może w tą stronę się obrócimy. Nawet jeszcze można cofnąć, to może nam wtedy trzy wejdą. Już pod sam płot. Chociaż nie, bo widzę, że tutaj mi już się zaczyna wszystko telepać. Dobra, super. No i jedziemy po drugą przyczepę. Jakbyśmy tutaj trzy postawili i trzy ewentualnie gdzieś obok, to by tak mogło sobie spokojnie stać. No i na dzisiaj wygląda na to, że cały już ten czas, który został do końca, to poświęcimy na złożenie tych bel słom, czyli dzisiaj taki odcinek rzeczywiście tylko z pracami, nazwijmy to, słomowymi. Najpierw zbieranie przyczepą samozbierającą, później prasą kostkującą, robienie kostek ze słomy, no i teraz złożenie. Ale w sumie to fajnie, fajnie, że cały jeden odcinek jak gdyby na to poszedł. Że ewentualnie się nie przenosimy na kolejny odcinek, bo w kolejnym odcinku, no to już jak było powiedziane i w zasadzie było sobie przypomniane, to zaczniemy ten obornik wywozić. Szkoda, że do obornika też nie można dwóch pracowników zatrudnić. Znaczy, do samego obornika to jeszcze można, z tym, że on nie będzie kumał, gdzie ma jechać. Bo wtedy ja bym się na przykład zajął tylko tak naprawdę ładowaniem, a dwóch pracowników, jakby dało radę jeszcze dojeżdżać na pola, no to by była praktycznie bajka.
A tak to zobaczymy. No na pewno jeden odcinek na to poświęcimy, ale ile my wtedy tam uda nam się zrobić, to nie wiem. No dwa odcinki jeszcze wchodzą w grę. Ale też ja nie chcę później jak gdyby spędzać nie wiadomo ile czasu, żeby tylko się zajmować obornikiem. Więc w razie czego, no to sobie po prostu ile nam się uda zrobić w jeden czy w dwa odcinki, to sobie zrobimy. No a reszta tego obornika, no to chyba dalej będzie leżeć. No bo poza odcinkiem to raczej nic nie nagram. Ani nic nie zrobię w sumie, o może bardziej. I stówka jest. Pozycja transportowa. Jedna taka kostka, jeśli się nie mylę, to ma 4000 litrów. Jakby to przeliczać tak, jak my wszystko przeliczamy, no to ma 4 tony. Czyli jakby to znowu przeliczyć, no to na tej przyczepie mamy 10 razy 4, 40. I plus 24, czyli niby mamy 64 tony słomy na przyczepie. No to powiem wam, że to jest bardzo dużo. To jest jak gdyby więcej niż jakakolwiek chyba przyczepa tutaj może zmieścić. W sensie zboża, czy tam na przykład sieczki kukurydzianej. Ale z drugiej strony to może być też na tej zasadzie, że sama ta przyczepa jest lżejsza. No i dlatego tyle tych kostek się tutaj zmieści. No bo tutaj burt nie mamy. Oj, teraz krzywo pojechałem. To bym musiał jakoś tak mniej więcej. No tu może nie będzie idealnie. Ale też idealnie jakoś znowu nie musi być. Tak tylko, żeby jak najbardziej jedno do drugiego przylegało. No i super, tylko teraz co ja muszę dać? Jeszcze raz, o! Żeby to się tylko wszystko trzymało i mi gdzieś się tutaj nie wywaliło. No jakby tych przyczep do zbierania kostek czy bel tutaj nie było, no to ja wtedy dziękuję. To chyba by trzeba było zrezygnować całkiem ze zbierania tej słomy z pola. Tylko tyle, co by się udało zbierać przyczepą samozbierającą. Chociaż ja kiedyś oczywiście robiłem słomę, belowałem. No i się ją zwoziło czasami właśnie jakąś ładowarką na tą przyczepę i później się to jakoś wodziło, ale naprawdę no sporo czasu na to schodzi. Jeszcze sam ten czas to też może jakiegoś tam wielkiego problemu nie stanowi, ale żeby to wszystko jakoś ładnie, prościutko ułożyć, żeby to nie spadało, żeby to się nie rozlatywało, no to naprawdę. A już o takich, nazwijmy to, tych piramidach, czy pryzmach, czy jak to tam zwać, z tych bel, no to tutaj w ogóle nie ma mowy, żeby coś takiego ułożyć.
to po paru belach to by się od razu rozwalało. No i dobra, przechodzimy znowu w kolejną pozycję pracy. No na dwie przyczepy to nam raczej nie wejdzie. Będą trzy, ewentualnie dwa i niecała trzecia. To ominąłem. No nie, no tutaj jednak mogą być w sumie trzy spokojnie jeszcze. Czasami jak się tak patrzy, no to niby się wydaje, że jest ich mało, z drugiej strony jak się jedzie, no to się wydaje, że ich jest tyle, że tu będą trzy, może nawet i cztery przyczepy. Zobaczymy, na razie wywieźliśmy dwie pełne. To jest trzecia. No i chyba nie, trzy to jeszcze będą. Najgorzej to jak nam zostanie gdzieś jedna, że będziemy mieć trzy przyczepy całe i później jeszcze jedna zostanie, bo to nie wiadomo co wtedy z nią zrobić, ale to ewentualnie chyba bym już po prostu ładowarką po nią pojechał. Tutaj nam wejdzie 16 kostek, chyba w 19 w jakimś dodatku, tym Anderson, albo w jakimś innym, wydaje mi się, że była jeszcze większa taka przyczepa. Wow. Ale nie pamiętam ile tam kostek wchodziło, 20 chyba. No jeszcze tą trzecią postawimy tutaj. Tutaj, gdzie te dwie pozostałe. Mam nadzieję, że one tu nie będą za bardzo wystawać i nie będą jakoś przeszkadzać. No teraz fuks, że one się nie wywaliły, chociaż te... Nie, no tu w miarę prosto one już teraz stoją. Natomiast te kolejne... No to chyba wzdłuż tego tutaj budynku trzeba będzie postawić. Nie widzę tutaj innego za bardzo wyjścia. No, jeśli one mają być wykorzystywane do produkcji paszy mieszanej, to też żeby nie było za bardzo dużo jeżdżenia tą ładowarką. One mają być pod ręką, myk, myk do paszowozu i tyle.
Wow. Pierwsza wtopka. No i tu już sobie możemy śmiało pozycję pracy włączyć. Nic naprzeciwka nie jedzie, także... Najlepsza to by była, widzę, prędkość około 30 na godzinę. Tutaj już na bardziej płaskim się rozpędzamy i to już idzie za szybko. Ale nie chcę jeździć na tempomacie, bo to wtedy też jak gdyby w tych miejscach, w których akurat mogę jechać szybciej, no to bym jechał tą prędkością 30. A tak to on w sumie sobie podgarnuje i jak jest możliwość, to od razu tą kostkę zbiera. Chociaż nie, no tam już trochę za szybko jechałem w pewnym momencie. No nie wiem, powinno chyba wejść jeszcze na jedną tylko przyczepę. Także tutaj te rachunki się czasami rozmywają co kolejne liczenie. Ale mówię, no tak to jest. Czasami to się wydaje, że tych kostek jest dużo, później się jedzie mało, później się jedzie znowu dużo. Teraz jak tak liczyłem mniej więcej, no to wydaje mi się, że to powinno wejść 16 kostek na jedną przyczepę, to tam chyba więcej już nie zostało. W sumie tutaj do transportu można było użyć tego JCB. Tak teraz sobie pomyślałem, to jeszcze by szybciej to szło. A te kostki to ja właśnie planuję o tutaj jedną przyczepę. Tylko może się tak obrócę, bo ani z tej strony, ani z tej bym nie chciał zawalić. Nie, to musimy trochę jeszcze tutaj w lewo odbić. No i jak to wygląda? Dalej ciasno. Ale już trudno. Tutaj też już praktycznie do ściany dojechałem. No ja z tego budynku nie korzystam, więc tutaj jak gdyby nawet jak te drzwi sobie zastawię, to tam wielkiej straty nie będzie. No i jedziemy po najprawdopodobniej ostatni już transport.
No najbardziej czego w farmingu właśnie nie lubię, no to tych odległości, które trzeba pokonać, jak gdyby, żeby wykonać takie zadanie tylko poboczne. Czyli głównym zadaniem to jest zbieranie samych tych kostek z pola. Natomiast no jak gdyby takie poboczne zadanie, no to jest, że trzeba te kostki jeszcze gdzieś zawieźć w jakieś konkretne miejsce, żeby one tam później spełniały swoje zadanie. No ale to jest dla mnie swojego rodzaju męczarnią. Ja jednak wolę się skupić na konkretnej robocie. I to transportowanie to mnie, powiem, że męczy. No dobra, teraz liczenie, żeby to wszystko weszło. No ale powinno wejść, bo w sumie tutaj już skończyliśmy. Także zostało jeszcze tylko parę tutaj tych kostek. A miejsca mamy na 10 sztuk jeszcze. A, załapało. A to tutaj 11 sztuk tylko zostało. Raczej żadnej nie zostawiliśmy, a jak zostawiliśmy, no to przy jakichś tam innych pracach polowych to wyjdzie. Ale bez przesady, no te kostki są na tyle duże, że one tutaj się raczej nam zgubić nie powinny. Bo czasami się dzieje, wiecie, tak jak ja mam jak gdyby to nanoszenie obrazu nie na najwyższym poziomie. No i tutaj jak się jedzie przez pole, no to tam już w pewnym momencie się jak gdyby taka mgła robi. I czasami rzeczywiście idzie na przykład taką kostkę nie zauważyć i ją przeoczyć. Ale tutaj myślę, że i w tą i w drugą stronę tyle razy jechaliśmy, że mimo wszystko bym tą kostkę zauważył, jakby któraś tam została. Więc najprawdopodobniej to będzie wszystko, czyli razem były tam 4 pełne przyczepy i tutaj 11 kostek, no to 4,5 przyczepy, trochę więcej niż 4,5 przyczepy. Razem oprócz tego, co jeszcze przyczepą samozbierającą zebraliśmy, no to będzie 75 kostek, no to też dobry wynik. Mówię, jakbym tych kostek nie miał, no to też by się nic nie stało. Ale jako, że są, no to już je sobie tam do tej paszy mieszanej będziemy wykorzystywać. No i jak to będzie wyglądać z boku? Praktycznie idealnie tutaj podjechałem. No i dobra, nic się nie wywaliło, wszystko fajnie stoi. Tak się nasze zapasy prezentują, słomy, siana, kiszonki. Tutaj już się nowa kiszonka robi. 28% fermentacja. A my już tą przyczepę możemy odstawić na gospodarkę, zresztą w sumie siebie też odstawiamy pomału na gospodarkę. No bo ten odcinek będziemy pomału kończyć. W sumie wszystko, co było zaplanowane na dzisiejszy odcinek, to zostało zrobione, czyli jakkolwiek wywiezienie tej słomy, czy to w postaci kostek, czy to na przyczepie samozbierającej. O godzina 7, to i tak się już znowu trochę ten odcinek przedłużył. W przyszłym odcinku akcja obornik. I to będzie tego zwykłego obornika. To co najmniej 2 odcinki, chyba że się wyrobimy w jednym, no to będzie jeden i dodatkowo jeden odcinek z gnojuszką albo ewentualnie 2, także mniej więcej między 2 a 4 odcinki na obornik i płynny i ten zwykły.
No a jak nam ewentualnie zostanie jeszcze tego obornika, no to już wtedy się będę musiał zastanowić, czy to coś z nim wykorzystać. Czy ewentualnie można jeszcze zrobić tak, że tak jechać się załadować, ale później już na polu jak najbardziej chyba pracownika będzie można zatrudnić. Więc tutaj jeszcze jest oczywiście kilka opcji do wyboru. No i dobra, ta przyczepa w sumie niech stoi tutaj, ona nie musi być schowana pod dachem. Lepiej jakby była, no ale jak nie będzie, to też się nic nie stanie. Przenosimy się jeszcze tutaj, bo musimy tego pracownika zwolnić. No on tam lekkiego omijaka przy krawędzi zostawił, ale to jest jak gdyby wpisane w jego... No w to, że to jest pracownik i on tutaj nie wszystko zawsze do końca idealnie równo zrobi. Zapisujemy grę i się na dzisiaj żegnamy. Także dzięki za kolejny odcinek wspólnie spędzony. Już teraz Was zapraszam na kolejny, za tydzień, gdzie będziemy się zajmować tym obornikiem. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć i do zobaczenia.